Witam Was, moi drodzy. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszym kolejnym rozważaniu Księgi Objawienia. Dzisiaj rozdział 14, części pierwszej. W rozdziale 14 mamy 7 różnych obrazów, które widzi apostoł Jan. No i po kolei będziemy sobie je rozważać. Dzisiaj będą to pierwsze 4 obrazy, na nich się skupimy, natomiast pozostałe 3 zostawimy sobie na kolejne spotkanie, albo jutro, albo w niedzielę. Po tym rozdziale 14 w 2 częściach, moi drodzy, będzie przerwa około 2-tygodniowa, także każdy, jeżeli jest zainteresowany tym cyklem, a nie jest w stanie nadążać, no to będziecie mieli okazję spokojnie sobie wszystko nadrobić. Moi drodzy, temat dzisiejszego spotkania, 14 rozdziału Księgi Objawienia, to ostateczny triumf Chrystusa. Zanim przejdziemy do dalszych słów, otwórzmy sobie Księgę Objawienia na rozdziale 14 i przeczytamy sobie tutaj całość, dobrze? Wszystkie 20 wersetów, chociaż tak mówię, będzie to zaledwie pierwsza część dzisiaj. 14 rozdział Księgi Objawienia. I zobaczyłem, oto baranek stał na górze Syjon. Moi drodzy, jeśli chodzi tu od razu może wtrącę o górę Syjon. Była to kiedyś twierdza jebuzycka, czyli od jebuzytów, podbita przez Dawida i uczyniona stolicą Jerozolimy, czy synonimem stała się Jerozolimy, tak samo jak i niebiańskiej Jerozolimy. Więc jest to symboliczne i dosłowne, można powiedzieć, wieczne miejsce przebywania Boga. Dobrze, wrócimy do tego wersetu. Znowu i zobaczymy, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane jego imię i imię jego ojca. Usłyszałem głos z nieba jak szum wielu wód, jak głos wielkiego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak harfiarze grający na swoich harfach. I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami i przed starszymi. I nikt nie był w stanie nauczyć się tej pieśni, jak tylko 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy nie splamili się z kobietami, są bowiem dziewiczy. Idą oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ich ustach nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I zobaczyłem innego anioła, jak leciał środkiem nieba. Miał on Ewangelię wieczną, aby ją głosić mieszkańcom ziemi i każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi. Wołał on donośnym głosem: zacznijcie bać się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu i pokłońcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód. A inny anioł, drugi, szedł za nim mówiąc: upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojego nierządu napoił wszystkie narody. I kolejny anioł, trzeci, szedł za nimi mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś kłania się zwierzęciu jego podobiźnie i przyjmuje znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on będzie pił wino szaleństwa Boga, zmieszane nierozcieńczone w kielichu jego gniewu. Będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy kłaniają się zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamie jego imienia. Tu jest wytrwałość świętych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz. Szczęśliwi są teraz umarli, którzy w Panu umierają.
tak mówi Duch, by mogli odpocząć po swych trudach, bo ich czyny idą za nimi. I zobaczyłem oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Na swej głowie miał złoty wieniec, a w swojej ręce ostry sierp. Inny anioł wyszedł z przybytku, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła pora żniwa, gdyż dojrzało żniwo ziemi. I rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię, i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie. On również miał ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł od ołtarza. Ten miał władzę nad ogniem. Zawołał on donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I anioł rzucił swój sierp na ziemię i obciął winogrona ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni Bożego gniewu. I deptano tłocznie na zewnątrz miasta i popłynęła z tłoczni krew, aż do wędzideł koni, na przestrzeni 1600 stadiów. Tak mówi Słowo Boże, moi drodzy. To tyle, jeśli chodzi o ten fragment. Tak jak mówię, podzielimy go sobie na dwie części. Dzisiaj z tych 7 obrazów omówimy sobie pierwsze 4. Główny temat naszego spotkania to ostateczny triumf Chrystusa, już tutaj pokazany jako coś, co się wydarzyło. Bóg zawsze tak robi, swoje pewności. Drugą kwestią, którą sobie dzisiaj również omówimy, to to, i po raz kolejny, że Bóg pragnie do końca zbawiać. Bóg nie pragnie śmierci nikogo. Bóg pragnie, by każdy się nawrócił, przyszedł i oddał cześć i chwałę Chrystusowi i miał życie wieczne. Moi drodzy, rozdział 14 kończy trzecią parantezę biblijną, rozpoczętą w rozdziale 12. Czyli rozdział 12 opisał nam dominujące postacie wielkiego ucisku. Rozdział 13 przedstawił nam antychrysta i fałszywego proroka, sprawujących despotyczną władzę w tym okresie wielkiego ucisku. Natomiast rozdział 14 ukazuje nam ostateczny triumf Pana Jezusa Chrystusa. Zawarte w tych rozdziałach objawienie biblijne nie zajmuje się opisem chronologicznego rozwoju faktów, dlatego mówimy o parantezie, tak pamiętacie, już kilkakrotnie o tym wspominałem, co to oznacza, więc odejście na chwilę od chronologicznego wylewania gniewu Bożego, by przedstawić inne obrazy. A więc te objawienie biblijne w tych rozdziałach przygotowuje grunt dla ostatnich wydarzeń, których punktem szczytowym będzie oczywiście przyjście naszego, powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak wspomniałem, 14 rozdział przedstawia serię 7 obrazów, które zawierają zapowiedź rychłego końca wielkiego ucisku. Ukazują ostateczny triumf Chrystusa oraz Jego sąd nad bezbożnymi. Jeśli chodzi o te 7 obrazów, to kolejno je wymienię. Pierwszy to baranek i 144 tysiące na górze Syjan. To werset od 1 do 5. Drugi obraz to anioł z wieczną Ewangelią, wersety 6-7. Trzeci obraz, ogłoszenie zagłady Babilonu, werset 8. Czwarty obraz to zapowiedź sądu nad tymi, którzy oddają pokłon bestii, wersety od 9 do 11. Piąty obraz, błogosławieństwo i pociecha dla świętych, którzy wytrwali, to wersety 12-13. Szósty obraz to wizja żniwa ziemi, wersety od 14 do 16. No i ostatni obraz to wizja winobrania, wersety od 17 do 20. Dzisiaj zajmiemy się tymi 4 pierwszymi obrazami. I tak, jeśli, moi drodzy, chodzi o obraz pierwszy, to baranek i 144 tysiące na górze Syjon, wersety od 1 do 5. Apostoł Jan
swoją relację w tym 14 rozdziale rozpoczyna od spotykanych już wcześniej słów i widziałem, czy też i zobaczyłem. Wyrażeniem tym otwiera wizję baranka, który stoi na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane na czołach jego imię, jak i imię jego ojca. Kochani, jakże niesłychany kontrast przedstawiać będzie obraz wykupionej resztki Izraela, mającej na czołach imię baranka oraz imię ojca w porównaniu z tą okropną rzeczywistością, wizją poprzedniego rozdziału, ukazującą koszmarny obraz ludzi noszących na czołach znamię Antychrysta, liczbę jego imienia, znaczenie jego imienia. Tekst biblijny tutaj w tym miejscu ukazuje wizję świętych z okresu ucisku. Zwycięski, wierny ostatek 144 tysięcy zbawionych z Izraela. Pamiętajcie, kochani, bo zawsze to powtarzam, często chrześcijanie mylą grupy ludzi. Jeżeli czytamy o świętych z okresu ucisku, to określenie absolutnie nie dotyczy oblubienicy, ale dotyczy jeszcze raz ostatka 144 tysięcy zbawionych z Izraela, naznaczonych znakiem na swych czołach. To jest wizja i identyfikacja świętych z okresu ucisku. Jak sobie przypominamy, w rozdziale 7 oglądaliśmy już ten wierny ostatek 144 tysięcy z 12 plemion Izraela opatrzonych Bożą pieczęcią. To 7 rozdział, wersety od 1 do 8. Opatrzenie pieczęcią wybranej resztki Izraela właśnie w tej sumie 144 tysięcy generalnie rzecz biorąc miało miejsce w pierwszej połowie Wielkiego Ucisku. Natomiast w rozdziale 14 oglądamy, jak ten wierny ostatek z Izraela w całości co do jednego zachowany jest od śmierci, moralnego skażenia, osłonięty Bożą mocą przed gniewem szatana, prześladowaniem Antychrysta i wściekłością fałszywego proroka. To wizja zwycięstwa, triumfu. Tak jak gdybyście widzieli na jakimś filmie, obrazie, na wzgórzu, na dole dzieje się i wydarza się wielka wojna. Nagle na wzgórzu, na horyzoncie pojawia się ogromna armia z królem na jej czele. To jest wizja triumfu. To jest wizja zwycięstwa. Dlatego taką wizję Chrystusa i Jego wiernych 144 tysięcy wykupionych z Izraela widzimy w przenośni na górze Syjon. Ten wierny ostatek jest własnością baranka. Stoi triumfalnie na górze Syjon pod osłoną chwały baranka. To proroczo również zostało nam przedstawione w księdze Izajasza. Bardzo lubię to robić, byśmy, kochani, oglądali, że wszelkie te proroctwa również mamy zawarte w Starym Testamencie. Zawsze będę to robił, gdy takie słowa można znaleźć. Izajasza 4, rozdział 4, 5 werset. Chodzi tutaj o zmazanie grzechów tego ostatka, wyróżnienie go, wyznaczenie i tak dalej. Izajasza 4, rozdział 4, 5 werset. Gdy Pan zmyje brud córek Syjonu i spłucze plamy krwi Jerozolimy z jej wnętrza, w duchu sądu i w duchu wypalenia. Wówczas stworzy Jahwe nad całym obszarem góry Syjon, nad jej zgromadzeniami obłok w dzień i dym, a blask płomienia ognia w nocy, gdyż chwała będzie osłoną albo baldachimem ponad wszystkim. Oczywiście tą osłoną, tym baldachimem jest sam Pan Jezus Chrystus. Ten ostatek, jak czytamy, śpiewa nową pieśń, pieśń odkupienia w wersecie trzecim, dokonanego przez krew baranka. Wzmianka w pierwszym wersecie o imieniu Ojca na ich czole jest dowodem tego, że są zbawionymi Izraelitami, dlatego że Izrael jako naród był małżonką Jahwe. Tak, tak Bóg często w Starym Testamencie, Bóg Jahwe, Bóg Ojciec nazywał Izraela swoją małżonką.
Dlatego też, by zidentyfikować ich pochodzenie, jeszcze raz, izraelskie, mamy powiedziane, że mają zarówno na swoich czołach imię Bożego Syna, jak i imię Ojca. Ich pozycja natomiast na górze Syjon mówi o miejscu bezpieczeństwa, błogosławieństwa i chwały w tysiącletnim królestwie. Pierwszych pięć wersetów omawianego przez nas rozdziału opisuje zatem nie tylko triumf Chrystusa, który zwycięsko zachował swoich wybranych przez ten cały okres strasznych wydarzeń wielkiego ucisku, ale przedstawia także rzut oka na przyszłość, przelotne spojrzenie na inaugurację, czyli rozpoczęcie tysiącletniego królestwa. Jeszcze raz, tak jak zwycięskie wojska pod dowództwem zwycięskiego króla pojawiają się na horyzoncie ze światłem, z tą stuprocentową gwarancją, że teraz zwyciężymy. Tak? Wyrażenie zawarte w pierwszym wersecie, że baranek stał na górze Syjon, stanowi wypełnienie proroctw mesjanicznych o królewskim panowaniu Mesjasza, Bożego Syna na górze Syjon. W psalmie w drugim rozdziale, w szóstym wersecie mamy to proroctwo. Mamy kilka takich proroctw w Starym Testamencie, jeśli chodzi o górę Syjon, powiązanej z zwycięskim królem, z Jahwe oraz Jezusem Chrystusem. Psalm drugi, werset szósty. Bóg Jahwe mówi, ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, tak? Czyli Jezusa Chrystusa, mojej świętej górze. Dalej czytamy Psalm 110, a werset drugi. Jahwe ześle z Syjonu berło Twej potęgi, znowu o Chrystusie. Zapanuj zatem pośród swoich wrogów. Proroctwa Starego Testamentu wielokrotnie zapowiadały, że Boży pomazaniec, Mesjasz Izraela, będzie panował na Syjonie. Zerknijmy do Izajasza, 24 rozdział. Syjon jest bezpośrednio związany z Jerozolimą. Jerozolima jest stolicą Izraela, tak? Ale stolicą samej Jerozolimy jest właśnie Syjon, w sensie dosłownym przenośnym, bo tam jak gdyby zapoczątkowało swój początek miasto Jerozolima. Chrystus zasiądzie tam na tronie swego ojca Dawida i w sensie przenośnym, duchowym Bóg zasiada na zawsze właśnie na Syjonie. 24 rozdział Izajasza, 23 werset. I zawstydzi się księżyc, i wstyd spadnie na słońce, gdyż Jahwe zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jerozolimie i chwałą wobec swych starszych. Jak jesteśmy już w księdze Izajasza, to cofnijmy się trochę do 4 rozdziału, werset 3, jeśli chodzi o Syjon. I będzie ocalony na Syjonie i oszczędzony w Jerozolimie, nazwany świętym. Tu jest mowa właśnie o 144 tysiącach, moi drodzy. Każdy wpisany dla życia w Jerozolimie. Izajasza 35, rozdział 10, werset. Żebyśmy się obracali cały czas w tej księdze. Izajasza 35, rozdział 10, werset. I wrócą wykupieni przez Jahwe i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Cały czas czytamy o tej grupie 144 tysięcy. Księga Objawienia jedynie ich utożsamia z tą grupą, z ilością, z liczbą oraz plemionami Izraela. Przyjdą na Syjon z okrzykiem, wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie. Więc jest to zarówno zwycięstwo, triumf Jezusa Chrystusa, jak i w tej wizji tych pierwocin z ziemi, pierwocin z Izraela, 144 tysięcy.
Natomiast w 37 rozdziale, 32 wersecie dalej Izajasza czytamy: gdyż z Jerozolimy wyjdzie reszta i zbiegli z góry Syjon. Dokona tego żaliwość Jahwe zastępów. Natomiast w Joela 3 rozdziale 5 wersecie czytamy: wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie wybawiony. Jak dobrze pamiętamy, te słowa przytoczył nam apostoł Paweł. Cytował je. Gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Dokładnie powoła liczba 144 tysiące tych, którzy mają swój znak, albo jego znak i znak Ojca na czole. Michałasz pisał nam podobnie, 4 rozdział, 7 werset: z tego, co chromę, stworzę resztkę, jeszcze raz resztkę Izraela, ostatek 144 tysięcy. A z tego, co rozproszone, potężny naród, a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki. Tak więc, moi drodzy, wizja baranka wraz z wierną resztką Izraela na górze Syjon w przeważającej opinii biblistów jest prorockim spojrzeniem na ostateczny triumf i zwycięstwo baranka, Bożego pomazańca, na początku jego królewskiego panowania tysiącletniego. Jeśli chodzi o sam Syjon, to troszeczkę wspomniałem, teraz potwierdzimy sobie to. W Starym Testamencie góra Syjon nosiła zawsze królewski charakter. Najpierw, jeśli chodzi o historię, było to miasto Dawida, królewska rezydencja pomazańca Jakubowego, jak to mówi Biblia, miłego piewcy izraelskiego. Zobaczmy sobie do drugiej księgi Samuela. To miasto zostało podbite od Jebuzytów poprzez właśnie Dawida. Druga Samuela, 5 rozdział, wersety 7-9. Lecz Dawid zdobył twierdzę Syjon, albo od 7-9. Jest ona miastem Dawida. Dawid powiedział także w tym dniu: kto chciałby przypuścić uderzenie na Jebuzytę, musi wedrzeć się przez kanał i tak pokonać tych kulawych i ślepych, znienawidzonych przez duszę Dawida. Dlatego mówi się: ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Potem Dawid zamieszkał w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, od Millo ku domowi. Więc to jest początek historii literalnego miasta Syjon, które stało się miastem Dawida. Następnie było to miasto króla wielkiego. Psalm 48. Psalm 48, werset 3. Piękne wzniesienie, radość całej ziemi, góra Syjon, szczyty Safonu, miasto wielkiego króla. O jakiego wielkiego króla tutaj chodzi? Psalm 146. Więc mówimy, że na początku było to miasto Dawida, a więc króla izraelskiego, ojca, praojca Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o pochodzenie z ciała. Natomiast później stało się miastem króla wielkiego, czyli to, co czytaliśmy, identyfikacja, 136 rozdział, albo psalm, werset 10. Jahwe króluje na wieki. Twój Bóg, Syjonie, panuje z pokolenia w pokolenia, chwalcie Jahwe. Więc tym wielkim królem jest sam Bóg Jahwe, jest również Jezus Chrystus, tak? Stało się to również świętą górą. Czytamy o tym w Joela, zresztą te słowa, które już też przytoczyliśmy, również tak mówiły, ale jeszcze otwórzmy sobie Księgę Joela. Księga Joela, drugi rozdział, pierwszy werset. Zadmijcie wróg na Syjonie, zatrąbcie na mej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Jahwe. Tak jest bliski.
A więc na tej górze, jak Słowo Boże nam mówi, sam Pan zamieszka i będzie królował. Jeśli oczywiście chodzi o tysiącletnie królestwo mesjańskie. Psalm 9, wróćmy do psalmu. Psalm 9, a werset 12. Śpiewajcie Jahwe, mieszkającemu, tak, na Syjonie. Rozgłaszajcie wśród ludów jego dzieła. Ale jest psalm 50 jeszcze w tym kontekście Syjonu. Psalm 50, a werset 2. Albo od 1 do 3, może tak. Psalm 50, od 1 do 3. Bóg Jahwe przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż po jego zachód. Z Syjonu doskonałości piękna zajaśniał Bóg. To jest dokładnie ta wizja, którą widzimy w objawieniu. Chrystus ze swoimi 144 tysiącami. Nasz Bóg przybywa i nie będzie milczał. Ogień pochłania przed Jego obliczem i w Jego otoczeniu sroży się bardzo. Więc tyle, jeśli chodzi o Syjon, moi drodzy, historia, przeniesienie tego na wymiar duchowy. I właśnie teraz w tej, moi drodzy, wspaniałej scenerii nadchodzącego tysiącletniego królestwa zwycięski baranek, Boży pomazaniec, usiądzie na tronie Dawida na górze Syjon w Jeruzalem, w mieście, gdzie został niegdyś ukrzyżowany. A wtedy nastąpi wypełnienie tego, co zostało napisane na tabliczce na jego krzyżu. Jezus Nazareński, król żydowski, moi drodzy. Po wizji ukazującej triumf baranka na górze Syjon, apostoł Jan usłyszał głos z nieba, jak czytamy o tym w drugim wersecie. Głos ten przedstawił przy pomocy porównania znowu, tak? Jak to zwykle ma miejsce w proroctwie, a więc mówi, usłyszał głos jak szum wielu wód, jak łoskot potężnego grzmotu, jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. Po czym w wersecie trzecim apostoł Jan dodał, że wybawieni śpiewali nową pieśń z towarzyszeniem dźwięków muzyki harfiarzy. Scena ta może nieco nam przypominać wizję niebiańskiej chwały w objawieniu 4-5 rozdziale, której trochę wcześniej 24 starszych śpiewało również nową pieśń. Dokładnie możecie to znaleźć w 5 rozdziale, 9-10 wersecie. Z relacji 2 i 3 wersetu tegoż 14 rozdziału można wywnioskować, że była to rzeczywiście niebiańska scena, którą apostoł Jan oglądał w duchu, podczas gdy jego ciało znajdowało się na ziemi. Tak samo jak czytamy o tym w objawieniu 1 rozdziale, a 10 wersecie. Taki właśnie wspaniały, nadprzyrodzony sposób proroctwo przenosi nas w duchu ponad kończącymi się strasznymi wydarzeniami wielkiego ucisku do pełnego chwały i splendoru okresu Królestwa Mesjanicznego, podczas którego nastanie doskonała harmonia pomiędzy niebiosami i ziemią jako wypełnienie słów modlitwy Jezusa Chrystusa, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc pamiętajmy, że tutaj widzi ten obraz Jan, niebiański obraz z niebiańskiej góry Syjon, a więc na horyzoncie pojawia się Chrystus i jego 144 tysiące jako zapowiedź ostatecznego triumfu. W dalszym opisie 144 tysiące albo 134 tysięcy apostoł Jan w 4 wersecie przedstawia ich jako nieskalanych z kobietami, mówiąc, że są czyści. Odnosi się to oczywiście, moi drodzy, do zachowania duchowej czystości, a nie o to, że nigdy na przykład nie byli w stanie małżeńskim, czy jakkolwiek nie spalili się z kobietami, tak? Wybrani, ów wybrani, nie skalali się przez miłość do świata, kompromis ze złem, nie ulegli moralnej deprawacji, ale zachowali siebie czystymi w tym totalnie odstępczym świecie. W taki sam sposób opisał nam to Jakub, jeśli chodzi o to nieskalanie. Często widzimy ten obraz, tak?
nierządnicy. Izrael, nie tylko wielka nierządnica, o której będziemy mówić, ale Izrael w Starym Testamencie został nazwany również nierządnicą, dlatego że w sposób bałwochwalczy zdradził Boga. Tak, tutaj mamy ten sam obraz. O 134 tysiącach jest powiedziane, że oni się nie splamili z kobietami, a więc nie popełnili cudzołóstwa duchowego, nie splamili się bałwochwalstwem, złem, tym wszystkim, o czym mówimy, tak? W wymiarze duchowym. Jakub w pierwszym rozdziale pisał nam w tym samym duchu. Jakuba, pierwszy rozdział, a 27 werset. Bogobojność czysta, tak, i nieskazitelna u Boga i Ojca jest tym. Troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku, ale nas głównie interesuje druga część. Pozostawać niesplamionym przez świat. A więc tak, czystość przed Bogiem i nieskazitelność to pozostawać niesplamionym przez świat. I taki sam wymiar mają te słowa tutaj, że nie splamili się z kobietami, a więc nie popełnili cudzołóstwa duchowego przeciwko Bogu. Tekst grecki w czwartym wersecie używa określenia partenoi, czyli dziewiczy. W podobnym znaczeniu w Starym Testamencie Izrael jako naród jest często określany jako panna albo córka syjonska, to też czytaliśmy, lub jako panna dziewica izraelska. Oczywiście jeśli chodzi o czystość, wybranie go przez Boga, natomiast tak jak już powiedziałem, gdy dopuszczał się bałwochwalstwa, wciąż i wciąż Bóg nazywał go nierządnym, tak? W Nowym Testamencie natomiast apostoł Paweł używa terminu dziewica, na przykład również w stosunku do mężczyzn, bo cały czas sobie tutaj to tłumaczymy, tak? Zarówno w stosunku do mężczyzn, jak i do niewiast, stosując pojęcie zbiorowe odnoszące się do Kościoła jako oblubienicy. Zobaczmy do tych słów. Drugi list do Koryntian. Więc dokładnie wiemy, my mężczyźni należący do Chrystusa, że również pomimo tego jesteśmy oblubienicą, tak? Drugi list do Koryntian w sensie zbiorowym. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. Bo jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością, pisze Paweł, gdyż poślubiłem was jednemu mężowi, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. A więc widzicie, że ma to jak najbardziej znaczenie tutaj duchowe, że my również jesteśmy tą dziewicą, tą oblubienicą, ale czystą pod względem duchowym, czyli nie plamimy się z tym światem, nie plamimy się bałwochwalstwem. To samo i w tym samym sensie owa grupa 134 tysięcy nie skalali się z kobietami, są czyści, a więc w tym sensie, w którym sobie powiedzieliśmy. W ostatnim członie tego czwartego wersetu proroctwo podaje, że zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I znowu podobnie w trzecim wersecie tekst biblijny używa określenie wykupienie. Wykupieni, to nie wiem, czy pamiętacie, gdy analizowaliśmy pierwsze rozdziały, które mówiły albo były listem do siedmiu zborów, mieliśmy tam słowo agorazo, czy agoradzo, co oznacza kupować na rynku. Tak samo Chrystus posiada nas jako własność na przykład, tak? W tym samym tekście proroctwo podaje dalszy szczegół, że wybawieni stanowią właśnie pierwociny dla Boga i baranka. I to określenie pierwociny, greckie aparche, oznacza pierwiastek albo początek żniwa. Pierwsze żniwa. 144 tysiące wykupionych będą więc pierwiastkiem, początkiem wielkiego duchowego żniwa, które nastąpi na początku tysiącletniego Królestwa Pokoju. Opis wizji 144 tysięcy wykupionych zostaje zamknięty słowami Bożej oceny odnośnie ich postępowania. W piątym wersecie króciutko w ustach czytamy: ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Gdybyśmy więc chcieli podsumować
praktyczny obraz pobożności 144 tysięcy wykupionych z Izraela, moglibyśmy to przedstawić w sposób, moi drodzy, następujący. Takich pięciu czynnikach. Po pierwsze ich oddzielenie. To jeszcze raz duchowa czystość pośród otaczającej nieczystości i bałwochwalstwa. Po drugie ich posłuszeństwo, czyli idą za barankiem, jak czytaliśmy, dokądkolwiek idzie baranek. Po trzecie ich odkupienie, zostali wykupieni z ziemi. Po czwarte ich przeznaczenie, czyli zostali wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I piąty czynnik to ich wierność wobec prawdy. Wynika to z tych słów, że w ich ustach nie znaleziono kłamstwa i są bez skazy. Pomimo tego i zwłaszcza dlatego, że w tym momencie cały świat wierzy kłamstwu bestii. Więc tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy obraz, moi drodzy, Chrystusa, 144 tysięcy oraz góry Syjon. Przejdziemy teraz do obrazu drugiego. To anioł z wieczną Ewangelią. To wersety 6 i 7. W jaki sposób różni się ta Ewangelia od tej, którą głosimy dzisiaj? Ewangelii łaski, Ewangelii zbawienia. W rozdziale 14 w serii apokaliptycznych obrazów spotykamy aż sześciu aniołów, wyznaczonych przez Boga do wykonania szczególnych zadań. Aniołowie ci będą towarzyszyć Synowi Człowieczemu, czyli Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który rozpocznie realizację zapowiedzianego od wieków przez proroków żniwa ziemi. Zresztą w jednej przypowieści mówił to sam Chrystus, mówiąc o pszenicy i konkolu, jak zapewne sobie przypominacie. W kolejnych obrazach aniołowie zostali przedstawieni w dwóch grupach, po trzy w każdej, a pośród nich był podobny do Syna Człowieczego, czyli jeszcze raz Jezus Chrystus. Anioł pierwszy to 6-7 werset, anioł drugi 8 werset, anioł trzeci to od 9-11 wersety oraz przy wizji Syna Człowieczego to anioł pierwszy w tej drugiej grupie 15 werset, anioł drugi 17 werset i anioł trzeci wersety 18 i 19. Drugą wizję przepięknej serii obrazów ukazujących ostateczny triumf Pana Jezusa Chrystusa apostoł Jan rozpoczyna wyrażeniem kilkakrotnie spotykanym w tej księdze i widziałem innego anioła. Samo mówił chociażby w 7 rozdziale 2 wersecie, 8 rozdziale 3 wersecie i jeszcze kilku innych miejscach w księdze objawienia, a następnie dodaje, że anioł ten leciał przez środek nieba i to co mówimy, że miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować wszystkim mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom i plemieniom, i językom i ludom. Moi drodzy, w biegu stuleci historii nowotestamentowej Bóg w różny sposób posyłał poselstwo Ewangelii mieszkańcom globu ziemskiego. W czasie okresu Kościoła, eonu łaski, w którym obecnie żyjemy, Ewangelia jest zwiastowana przez kogo? Przez nas, przez oblubienicę, przez Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Tę ważną kwestię, moi drodzy, wyraźnie naświetla nam apostoł Jan w drugim liście do Koryntian, pobudzając nas wszystkich do tego, byśmy głosili Ewangelię. W drugim Koryntian, 5 rozdział, wersety od 17 do 19, apostoł Paweł pisze, jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał sobą przez Chrystusa i teraz powierzył nam posługę pojednania. Jako że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednuje, nie zaliczając im ich upadków, jeszcze raz i zlecił nam
słowo pojednania. Kochani, Słowo Boże mówi nam, że w te sprawy chcą mieć wgląd aniołowie, czyli już wcześniej, przed wielkim uciskiem, aniołowie pragnęli mieć swój udział w głoszeniu Ewangelii. Jednak Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, to potężne, odpowiedzialne zadanie dał nam, kochani. Każdemu z nas. Nikt nie jest tutaj lepszy, nikt nie jest większy, nikt nie ma większego daru. Ewangelia dotycząca Jezusa Chrystusa jest dana każdemu sług Chrystusowych. Tak Paweł pisał, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, tą potrzebę, tą zależność posiadamy w sercu, by mówić o Panu Jezusie Chrystusie. Zresztą często stoimy przed faktem dokonanym w miejscu pracy, kiedy musimy podjąć jakieś decyzje i mówimy, kim jesteśmy, bo wymaga to uczciwość, wymaga to postawienia jakichś ważnych szczegółów. Albo ktoś zauważa, że jesteśmy inni, że nie przeklinamy, tak? Każdy z nas ma, moi drodzy, sposobność do tego, by albo mówić o Panu Jezusie Chrystusie, albo się Go zaprzeć. To są ważne rzeczy. Także Ewangelia jest dana, głoszenie Jezusie Chrystusie jest dane każdemu z nas. Kto więc będzie głosił podczas wielkiego ucisku, moi drodzy, skoro my zostaniemy zabrani przed wielkim uciskiem, a mają się nawrócić dwie grupy ludzi, o których cały czas mówimy. Kto więc będzie głosił Ewangelię? No właśnie, dlatego mówimy o tym między innymi i powtórzymy te grupy. W pierwszej połowie wielkiego ucisku Bóg wyposaży w szczególną moc i ochronę 144 tysiące opieczętowanych Bożych sług, którzy stanowić będą wierną resztkę narodu izraelskiego do właśnie zwiastowania Ewangelii Królestwa. A więc pierwsza grupa tych, którzy będą głosić Ewangelię podczas wielkiego ucisku, to 144 tysiące opieczętowanych Bożych sług. Tak? Następnie mówiliśmy o dwóch szczególnie wybranych świadkach, obdarzonych nadnaturalną mocą do złożenia ostatniego świadectwa mieszkańcom ziemi, zwłaszcza Izraelowi. A w ostatniej fazie trwania wielkiego ucisku dzieje się to, o czym mówimy. Bóg użyje nadzwyczajnego środka do rozpowszechnienia Jego ostatniego poselstwa skierowanego do wszystkich ludów, narodów, języków i plemion. Tym razem to sam anioł będzie zwiastował Ewangelię, tym razem wieczną. Teraz sobie o tym powiemy, ale do wszystkich tych, którzy uważają Boga za tyrana, za tego, który tylko walczy o władzę, o potęgę. Po pierwsze, najważniejsze jest to, że jeżeli masz mieszkanie, masz dom, który jest twoje, może ten dom postawiłeś własnoręcznie, tam mieszka twoja rodzina, a nagle ktoś włamuje się do tego domu i robi krzywdę twoim dzieciom, no to ty jako właściciel tego domu, co zrobisz? Będziesz na to pozwalał? Absolutnie nie. Bóg jest twórcą wszystkiego, co żyje, wszystkiego, co istnieje. Zło, które się rozpleniło, atak na Bożych sług, prześladowanie, zabijanie ich od tysiącleci, musi się skończyć. A więc to nie jest tak, że Bóg jest jakimś tyranem, jest kimś, kto naprawdę cały czas zabija. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o potop, Bóg przyszedł z pomocą, dlatego że do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co by było z narodem ludzkim, dlatego że mieszały się aniołowie z kobietami ludzkimi. Różne rzeczy się działy. Bóg musiał położyć temu kres. Dzisiaj mówimy, co się stanie podczas wielkiego ucisku. Tak? Bóg znowu przychodzi z pomocą, ale pamiętajmy, dzisiaj głosimy na całym świecie Jezusa Chrystusa jako oblubienica. Czas wielkiego ucisku już nas nie będzie, nie będzie Ducha Świętego, ale będzie 144 tysiące naznaczonych, którzy będą głosić w całej odwadze i opiece Bożej. Będzie dwóch świadków, którzy będą głosić. A żeby tego było mało, gdy ludzie jeszcze nie posłuchają, Bóg da anioła. Tak? Samego anioła, który będzie głosił Ewangelię wieczną. A więc w czasie szczególnie trudnego okresu końca wielkiego ucisku sam anioł zostanie użyty do przekazania poselstwa ostatniej szansy ratunku.
Anioł lecący środkiem nieba zostanie zauważony i będzie słyszalny przez wszystkich mieszkańców ziemi i wszyscy będą mogli usłyszeć jego donośny, potężny głos oraz Ewangelię, którą głosi. On sam będzie poza zasięgiem mocy szatana i jego sług. I drodzy, jeśli dziś ludzie ograniczeni swojej mocy mogą sprawić, żeby na przykład astronauci z dalekiej przestrzeni kosmosu mogli porozumieć się z ludźmi na Ziemi, przekazać im swoje meldunki, być słyszalni poprzez telewizję, później przez ludzi na całym świecie, tym bardziej wszechmocny Bóg uczyni to w sposób absolutnie doskonały, by ten anioł był słyszalny dla wszystkich. Będzie to być może ostateczne wypełnienie się przepowiedni Pana Jezusa Chrystusa w jego mowie eschatologicznej Mateusza 24, rozdział 14, werset. Czytamy, będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdyby dotyczyło to nas, moi drodzy, to nie czytalibyśmy tego, że wtedy nadejdzie koniec, dlatego że dopiero w wielkim ucisku widzimy, kto będzie głosił. I dopiero wtedy nadejdzie koniec. A więc te słowa, tym bardziej, że padły one z ust Jezusa Chrystusa w swojej mowie eschatologicznej w czasie poprzedzającym Jego przyjście, dotyczy właśnie tego grona osób, o których mówimy. 134 tysiące, dwóch świadków, jak i samego anioła. Ta dobra nowina musi być i będzie głoszona po całej zamieszkałej ziemi, by nikt nie mógł powiedzieć, ja nie słyszałem, ja nie wiedziałem. Tego wymaga sprawiedliwość Boża, by wszyscy mogli to usłyszeć, zanim zostaną im postawione zarzuty, zanim staną przed sądem. Musi być głoszone każdemu na całej ziemi. Moi drodzy, Ewangelia wieczna, którą zwiastować będzie anioł pod koniec wielkiego ucisku, zdaje się nie być tą samą Ewangelią, która jest głoszona dzisiaj, czyli nie będzie już Ewangelią łaski, głoszoną przez 2000 lat w okresie Kościoła, ani Ewangelią Królestwa, głoszoną przez wierny ostatek Izraela, ale będzie to, tak jak czytamy, Ewangelia wieczna, tak? W sensie wiecznej sprawiedliwości Boga. Nastał czas, gdy Bóg zaprowadzi swoją sprawiedliwość i swoje suwerenne rządy nad całym światem. Przez całą wieczność bowiem Bóg będzie objawiał swoją łaskę w stosunku do zbawionych. Treścią Ewangelii, głoszonej po raz ostatni przez anioła, będzie zapowiedź nadejścia godziny sądu Bożego. Ponieważ będzie to Ewangelia, Ewangelia oznacza radosną wieść, będzie to zatem ostatnie poselstwo Ewangelii, wzywające ludzi do powrotu do Boga. Tak czytamy w 7 wersecie, brzmienie tej Ewangelii z ust anioła będzie brzmieć, bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i morze i źródła wód. Ostatnie poselstwo, ostatnia szansa dla ludzi. Oczywiście poselstwo wzywające do bojaźni Bożej nie oznacza jedynie lęku i panicznego strachu przed Bogiem, ponieważ Pismo Święte mówi, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości, jak czytamy w przypowieści 1 rozdział 7 werset. A pełna czci mądrość obejmuje upamiętanie, zmianę umysłu i nawrócenie. Tutaj kilka wersetów dla każdego, kto nie jest jeszcze w Chrystusie Jezusie, czyli byście zrozumieli, że przyjęcie Ewangelii to nie to, że aha, dobrze, Jezus Chrystus jest Panem i to wystarczy. Ewangelia wymaga od nas upamiętania i zmiany umysłu, nawrócenia się od swego życia. To jest odpowiedź na Ewangelię. Czy jesteś tego świadom, czy to zrobiłeś? Nie można uwierzyć i dać posłuch Ewangelii bez zmiany w naszym sercu, bez nowonarodzenia, bez porzucenia swojego starego życia, bez oddania się bezgranicznie Chrystusowi od tego momentu na wieki wieków. Czy to zrobiłeś? Czy to rozumiesz? Zobaczmy, jak powiedział to sam Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Marka. Więc
To poselstwo, które my mamy dzisiaj głosić całemu światu, teraz ja przedstawiam Tobie, jeżeli do końca nie rozumiesz, czym jest Ewangelia, czym jest przyjęcie Ewangelii, czym jest śmierć Chrystusa, czym jest właśnie nawrócenie się do Chrystusa. Chrystus mówi to w wielu obrazach. O człowieku, który obraca się za pług, czyli zaczyna pracę, ale później ma ten słomiany zapał i się odwraca za siebie, wraca do swojego starego życia. Tutaj nie ma powrotu. To jest oddanie się na całe wieki Bogu. Czy to rozumiesz, czym jest przyjęcie Ewangelii? Jest to oddanie się Królowi. Wejście w cudzysłowie w niewolę, ale najlepszemu Panu, jaki kiedykolwiek istniał, który oddał za Ciebie życie. Jednak wymaga to danie posłuchu tej Ewangelii, czyli jeszcze raz pokuta za to, co robiłeś w życiu, a pokuta jest odwrócenie się od tego, zrozumienie, że to było złe, że za to czeka mnie potępienie, za to czeka mnie śmierć, za to czeka mnie to, co spotka tych ludzi podczas wielkiego ucisku. To jest upamiętanie się. Ktoś ci mówi, robiłeś źle. Ty mówisz, aha, ale ja nie wiedziałem, a więc muszę to porzucić. Muszę się zmienić. To jest posłuch Ewangelii, to jest posłuch w stosunku do Jezusa Chrystusa. W tym wszystkim pomoże ci Bóg. To Bóg daje nowe serce. To Bóg zmienia nas, naradza nas na nowo. Tak każdemu, kto tak zechce. Ale pamiętaj, to nie są słowa, to nie są zwykłe deklaracje, to jest zmiana wszystkiego. Jest to obrócenie się za siebie i pójście nową drogą. Nigdy nie możesz się obracać za siebie. Marka 1, rozdział 15, werset. Chrystus mówił, albo 14, lecz po wydaniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić Ewangelię Bożą. No i co to znaczy? Mówił, wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże. I co to oznacza? Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Opamiętaj się. Zrozum, co robiłeś. Zrozum, że to prowadzi cię na potępienie. To nie znaczy, że ty uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeszcze jesteś zbawiony, bo o samych demonach nam jest powiedziane, że wierzą w Boga, ale drżą, bo są świadomi, co ich spotka. Dla demonów nie ma odkupienia. Za nich nikt nie umarł. Dla nich nie ma wybaczenia i grzechów. To były doskonałe postacie, istoty, które nie miały ciągotek, tak jak my, fizycznych. My poprzez ciało skalane, przez spuściznę, czyli przez dziedzictwo tego, co utracił Adam i Ewa. My dziedziczymy niedoskonałość, my dziedziczymy grzech. Paweł pisał, w moich członkach mieszka grzech, gdy chcę czynić to, co dobrze, robię to, co jest złe, bo taką mamy naturę. Po Adamie i Ewie. Jednakże aniołowie nie mieli grzesznej natury. Ich nie miało co kusić. Zrobili to z własnej, nieprzymuszonej woli. To samo zrobi, co szatan. Zapragnęli władzy tego wszystkiego dla siebie. Dlatego dla nich nie ma wybawienia. Dlatego wierzą, bo widzieli Boga, ale drżą. Dlatego nam również nie wystarczy, że uwierzymy w Boga, że uwierzymy w te wszystkie słowa. Za tym muszą iść czyny. Za tym musi pójść zmiana totalna twojego życia. Totalna. To samo mówił nam, powtarzając o tym wymaganiu, czym jest przyjęcie Ewangelii, czyli pokuta, porzucenie tego wszystkiego. Apostoł Piotr w swojej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety od 38 po 40. Piotr do nich, opamiętajcie się, tak? Ukuście się inaczej, zmieńcie zdanie, zmieńcie swoje życie. Mówi i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. Ta zasada, najpierw pokutuj, opamiętaj się, porzuć to wszystko. Owocem pokuty jest porzucenie grzechu, odwrócenie się od tego, co powodowało to, że zasługiwałem na potępienie. Dopiero wtedy wyrazem tego jest publiczny chrzest. A więc takie mamy zasady biblijne. Tak, sam chrzest nikogo nie zbawia, jeżeli nie było opamiętania się, porzucenia tego wszystkiego. Pan Jezus Chrystus zbawia. Natomiast dalszym wyrazem naszej wiary publicznym i duchowym, tak, przed aniołami, przed Bogiem, jest chrzest wodny. Ale jeżeli nie ma za tym, nie było wcześniej pokuty, płaczu, porzucenie tego wszystkiego, to jest to zwykła kąpiel wodna. To nic ci nie daje. Nic.
Dalej czytamy: dla was bowiem jest ta obietnica, dla waszych dzieci, dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Innymi też liczniejszymi słowami poświadczał, doradzał im, mówiąc: dajcie się zbawić od tego spaczonego pokolenia. Więc wymaga to zmiany, wymaga to wyjścia z tego spaczonego pokolenia. Trzeci rozdział jeszcze, Dziejów Apostolskich, 19 werset. Dlatego opamiętajcie się. Wiecie, to się mówi dzisiaj: człowieku, opamiętaj się, co ty robisz. Do czego to nakłania? No przestań to robić, bo to jest złe, bo to jest haniebne. Co ty robisz? Przecież to nie jesteś ty, czy jakkolwiek, tak? Znamy wszyscy te pojęcia. To jest dokładnie to: opamiętajcie się. Tu wam głosimy, co jest nie tak w waszym życiu. A więc to jest wymagane od każdego z nas. I nawróćcie się. To jest obrócenie się plecami do naszego życia. Pójście w drugą stronę. Już nie dla siebie żyjemy. Paweł pisał, że po to Jezus umarł i po to zmartwychwstał. Myśmy my już nie żyli dla siebie samych, ale dla tego właśnie, który za nas umarł i zmartwychwstał. Jesteśmy własnością naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest męka. To nie jest coś ciężkiego. Bóg naradza nas na nowo, daje nam chcenie. Owoc, jednym z owoców Ducha Świętego jest wiara. To sam Bóg wszystko czyni w nas, ale od ciebie jest potrzebna chęć. Bóg nikomu na siłę nie da nowego serca. Nikogo na siłę nie nawróci. Tak? Bóg może ci pomagać, naświetlać twoje życie, całe życie, że zawsze czujesz Boga. Ale to jest twój ruch. Bóg jest zawsze obok. Ale to jest twój ruch, którego musisz dokonać. Resztę uczyni Bóg. A więc mam nadzieję, kochani, że w dostateczny sposób to wyjaśniłem. Prawdziwa, szczera bojaźń przed Bogiem prowadzi do oddawania Mu prawdziwej i szczerej czci jako Bogu Stwórcy, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródło wód. Teraz więc, jeśli chodzi o Księgę Objawienia, pod koniec wielkiego ucisku powtórzą się czasy Starego Testamentu, gdy Bóg używał aniołów do przekazania Jego woli. Tak na przykład pisał nam apostoł Paweł w Hebrajczyków w 2 rozdziale, 2 wersecie, że słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne. Ostatnie zatem orędzie Boga do mieszkańców ziemi przekazane przez anioła będzie ostatnim wyrazem Bożego miłosierdzia i Bożej łaski. Ostatni dzwon, jak się to mówi. Ostatnia szansa. Okazanej wszystkim ludziom, narodom świata, żeby szukały Boga. Apostoł Paweł powiedział nam jeszcze w świetny sposób w tym kontekście. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wersety 27, 30 i 31. Zachęcał do tego samego, aby szukały Boga, mówiąc o ludziach. Może 26. Z jednego też uczynił wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obliczu ziemi, ustalając określone czasy, granice ich zamieszkania, i teraz, aby szukały Boga, czego może nie wyczują, nie odkryją. Przecież nie jest On daleko od każdego z nas. I wersety 30-31. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz, wszędzie, wszystkich ludzi, jeszcze raz, aby się opamiętali. W związku z czym wyznaczył też dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził zamieszkały świat przez człowieka, którego wyznaczył, zapewnienie dostarczając wszystkim przez budzenie go z martwych, czyli oczywiście przez Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, owo poselstwo Ewangelii Wiecznej zawiera trzy podstawowe prawdy biblijne. Po pierwsze, bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, jeżeli mówimy o treści tej Ewangelii. Po drugie, nadchodzi godzina sądu, czyli ostrzeżenie. Po trzecie, jak się uratować, oddajcie cześć i pokłon Stwórcy. Te prawdy biblijne stanowiły zawsze elementarną podstawę Bożego przesłania dla ludzi na przestrzeni całej historii zbawienia, od początku stworzenia aż do czasów końca. Jest to dlatego jak najbardziej i rzeczywiście w całej rozciągłości Ewangelia wieczna. Oddajcie chwałę Bogu,
nie antychrystowi. Oddajcie Chrystusowi cześć, nie antychrystusowi. Jest to tyle, jeśli chodzi o drugi obraz, moi drodzy. Trzeci obraz, w 14 rozdziale Objawienia, to 8 werset, czyli ogłoszenie zagłady Babilonu Wielkiego. Po ukazaniu się pierwszego anioła, tekst biblijny w 8 wersecie mówi o pojawieniu się zaraz drugiego anioła, który ogłaszał zagładę Babilonu Wielkiego jako fakt dokonany. Znowu przejdźmy sobie do Starego Testamentu. Czyli, wiecie, Bóg robi dokładnie to samo. W dalszej części objawienia, w końcowych rozdziałach jest już opisane koniec czasu, wieczność, już po, wiecie, rzuceniu szatana, wszystkiego innego do jeziora ognia. Mamy opisaną wieczność. To już, to jest tak pewne, wiecie, jak to, że jak rano wstaniesz, będzie słońce, tak? Że wzejdzie dzień. Dlatego Bóg mówi w tym samym wymiarze. Nie ma takiej siły, by komuś, Bogu ktoś przeszkodził. A przede wszystkim Bóg jest ponad czasem. Bóg jest w przeszłości, teraźniejszości, jak i w przeszłości, chociaż nam jest to trudno zrozumieć. Bóg mówi o czymś, co się wydarzy, wydarzyło. Chociaż my to pojmiemy inaczej, że to dopiero dla nas nastąpi. Tego Bóg daje nam opisy pewności. To się już wydarzyło, tak jak gdyby się to wydarzyło. Zobaczmy sobie Izajasza, tak samo mówi o tym, jeśli chodzi o te same opisy, ale w Starym Testamencie, tak? Jeszcze raz wskazuję wam wiele, wiele na przełomie tych wszystkich rozdziałów z Księgi Objawienia, jak Stary Testament odnosi się do tych samych kwestii. Nie jest to prawdą, że tylko przedstawia nam to wszystko Księga Objawienia. Mówili już o tym prorocy starotestamentowi. Izajasza 21 rozdział, a 9 werset. I oto nadchodzi oddział jeźdźców, para koni. I odezwał się, powiedział, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bóstw roztrzaskane na ziemi. Czy nie te same słowa czytamy w Księdze Objawienia? Jeremiasza 51 rozdział. Wersety 7 i 8. Złotym kielichem był Babilon w ręce Jahwe, upijającym całą ziemię. O czym czytamy o tej nierządnicy? Że co robiła? Dokładnie to samo. Upijającym całą ziemię, z jego wina piły narody, dlatego narody oszalały. Nagle padł Babilon i został rozbity. Zawódźcie nad nim. Wejście balsamu na jego ból. Może da się uleczyć. Może jeszcze dwa wersety. Leczyliśmy Babilon, lecz nie został uleczony. Zostawcie go. A więc wyjdźcie, wyjdźcie, tak? Z Babilonu. Nie dotykajcie się go. I na was nie spadły plagi, które są dla niego przeznaczone. Księga Objawienia. Zostawcie go i chodźmy każdy do swojej ziemi, gdyż niebios sięgnął jego wyrok. Zniósł się on ponad obłoki. Wymierzył Jahwe za nas sprawiedliwość. Pójdźmy i głośmy na Syjonie. Udzielę Jahwe naszego Boga. Drodzy, w tekstach prorockich, starotestamentowych Pisma Świętego określenie Babilon jest przedstawione za pomocą trzech sposobów. Byśmy teraz zrozumieli, dlaczego ten obraz Babilonu i co oznacza Babilon Wielki. Więc przede wszystkim pierwszy wymiar to literalny Babilon, tak? Miasto, które znajdowało się nad Eufratem, gdzie powstała też wieża Babel, gdzie Bóg pomieszał języki ludziom, tak? Drugi sposób to religijny system bałwofalczy ogólnoświatowy, który jest opisany w Objawieniu 17 rozdziale. Mówiliśmy ostatnio o połączeniu się religii, tak? No i po trzecie to polityczny system antychrysta. Wszystko to dotyczy Babilonu Wielkiego, dlatego że każdy z nich, czy ten drugi, trzeci, jak gdyby sposób, czynnik, korzeniami tkwi w demonicznym charakterze historycznego Babilonu, tego literalnego Babilonu nad miastem, miasto nad Eufratem z wieżą Babel. W proroctwie biblijnym Babilon stał się symbolem systemu tego świata, którego centrum stanowi szatan, fałszywa religia, przemoc i bałwochwalstwo. Babilon
był miejscem, ten prawdziwy, fizyczny, był miejscem, z którego wszelkie zło wzięło swój początek. Wszystkie pogańskie religie, które do dzisiaj istnieją, wszelkie wierzenia bałwochwalcze pochodzą właśnie stamtąd. I dlatego Babilon stał się kolebką wszystkich religii będących w opozycji przeciwko Bogu, stąd też nazwa Wielki Babilon. Proroctwo podaje, że Bóg położy ostateczny kres wszystkim religiom, mającym swe właśnie źródło w Babilonie. Powtórzenie zwrotu upadł jest hebraizmem, w którym chodzi o wyrażenie całkowitego, kompletnego zniszczenia Babilonu. Zapowiedź zagłady nosi charakter prorocki, ponieważ odnosi się do niewiasty opisanej w 17 rozdziale Księgi Objawienia jako tajemnica Babilon Wielki. Niewiasta ta jest obrazem odstępczego chrześcijaństwa, który połączy się ze wszystkimi pogańskimi religiami o podłożu demonicznym w jeden światowy kościół antychrysta. Tak mówiliśmy o tym wczoraj. Odstępcze chrześcijaństwo w połączeniu z wszystkimi innymi religiami połączą się w jedną religię, która będzie oddawać cześć antychrystowi. Ten właśnie Wielki Babilon, o nim tutaj mówimy, jedna światowa religia, która oddaje cześć antychrystowi, zostanie zniszczona w drugiej połowie tego ucisku. Zresztą krótko informacje na ten temat, ale pamiętajmy, że głęboko sobie jeszcze to omówimy. 17 rozdział Księgi Objawienia, ale jeden werset, jeśli chodzi o zniszczenie Babilonu. Jak to dokładnie będzie, to gdy dojdziemy do tego rozdziału. 17 rozdział, 16 werset. A 10 rogów, które zobaczyłeś, i bestia, ci znienawidzą nierządnicę, czyli Babilon Wielki, i sprawią, że będzie spustoszona i naga. Jej ciała będą jedli i spalą ją w ogniu. Tekst biblijny w drugiej części 8 wersetu tego 14 rozdziału objawienia ukazuje nieczystość i nieprawość jako przyczynę upadku Babilonu. W 17 rozdziale, 2 wersecie czytamy, że napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A równolegle tekst w rozdziale 17 ukazuje niemoralność tej wszetecznicy albo rozpustnicy, tak? Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. To drugi werset 17 rozdziału. Natomiast prorok Jeremiasz opisuje to w 51 rozdziale 7 wersecie, to już czytaliśmy, że z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Podobnie jak przy zapowiedzi poprzedniego anioła, tak i teraz oraz w następnych proroctwach rozdziału 14 Księgi Objawienia, Duch Święty chciał ukazać ostateczny triumf Chrystusa nad odstępczym Babilonem. Dokładnie tak. Jeżeli Babilon Wielki, w ogóle Babilon jako to miejsce starożytne, było kolebką wszelkich fałszywych wierzeń, czyli było to bezpośrednio inicjowane przez szatana. A więc cały czas mówimy o korzeniach diabła, o jego zwodzeniu ludzi, tworzeniu religii, wierzeń, zachowań, bałwochwalstwa przeciwko Bogu. To samo widzimy tego samego prowodora, inicjatora Wielkiego Babilonu, gdzie to wszystko dosięga zenitu, jakiekolwiek bałwochwalstwo, tworzenie fałszywych obrazów, tutaj mamy obraz bestii, cały świat oddaje cześć szatanowi poprzez antychrysta. Rozumiecie, to jest apogeum, sukces szatana. Cała ziemia, to co on zamierzał zrobić, szatan właśnie w Babilonie, gdy budowano wieżę Babel. Nie chciano się rozejść, tak? Bóg powiedział, rozmnażajcie się i napełnijcie całą ziemię. Chcieli zostać w jednym miejscu, stamtąd się rozszerzyć w swojej plugastwie, w swoim bałwochwalstwie. Nikt nigdy nie byłby czysty. Chrystus nie miałby się z kogo narodzić, tylko że cały świat byłby spaczony, zwiedziony. Nie byłoby prawdy, nie byłoby
Nikogo, kto by czcił Boga Jahwe. Tak? Rozumiemy to. Dlatego szatan, ja tu już też wspomniałem o tym, zawsze próbował to robić. Już od tysiącleci. Tylko nie dana mu została ta sposobność przez Boga. Natomiast będzie to dane na czas tego wielkiego ucisku i cały świat wpadnie w ogromne bałwochwalstwo. Dlatego rozumiecie Babilon Wielki, to określenie. W rozdziale 16 Księgi Objawienia również zostanie nam ogłoszona całkowita zagłada Babilonu. W 16 rozdziale 19 wersecie czytamy: rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. To samo opisuje nam Jeremiasz w 25 rozdziale, a wersetach od 15 po 28. Izajasza natomiast 13 rozdział 19 werset pisze: i stanie się z Babilonem to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Taka kara, moi drodzy, i zniszczenie całkowicie tego systemu religijnego, jak i politycznego, wszystkiego, co ma związek z szatanem i z antychrystem, zostanie zniszczone. I został nam jeszcze obraz czwarty na dzisiaj, moi drodzy, to wersety od 9 do 11. Zapowiedź sądu nad tymi, którzy oddają pokłon bestii, albo którzy przyjęli jego znamie. Dalej po wizji tych dwóch aniołów zwiastujących Boże poselstwo, apostoł Jan ujrzał trzeciego anioła, który donośnym głosem, aby wszyscy słyszeli, nikt znowu nie miał wymówki, ogłaszał ponury i okropny wyrok wiecznego zatracenia, potępienia dla tych, którzy oddają pokłon bestii. Oddawanie bowiem pokłonu bestii i obrazowi będzie najwyższym przyjawem bluźnierstwa wobec Boga i bałwochwalstwa, tak mówię, apogeum tego wszystkiego. Dlatego każdy, kto odda pokłon bestii i jej obrazowi, sprzyjmie jej znamie na czoło lub rękę, jak tego będzie żądał fałszywy prorok, ten będzie miał udział w surowym, bezwzględnym sądzie Bożym, bez odwrotu, bez możliwości zmartwychwstania, bez możliwości znowu przejścia na stronę Jezusa Chrystusa. Pozostaje nad nim wieczne potępienie. Ósmy werset nam mówi: a ponieważ pił wino szaleńczej rozpusty, upijał się winem nierządu, dlatego też będzie pił wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu. 14 rozdział 10 werset: z kielicha wina zapalczywego gniewu Bożego. Tak i 16 rozdział objawienia 19 werset. Także Boży gniew, który spotka wszystkich czcicieli antychrysta, został opisany w pełnym dramatyzmu słowach. Zobaczcie w Starym Testamencie, Psalm 60. Jeszcze raz, Bóg daje naprawdę na przełomie 2000 lat szansę dzisiaj, łaskę. W ogóle to zło nie musi na nikogo spaść. Jeżeli dają posłuch, jeżeli przyjmą Jezusa Chrystusa jako swego Pana, się nawrócą, pokutują. 2000 lat. Ludzie wejdą w okres wielkiego ucisku. No się działy straszne rzeczy. Powstanie antychryst. Bóg wciąż da szansę. Słuchaj, ale już konsekwencją będzie twoja śmierć. Ale będzie 144 tysiące głoszących. Dwóch świadków będą czynić cuda. Będą głosić. Sam anioł z nieba. I jeszcze ludzie nie posłuchają. Ale jeżeli przyjmą to znamie bestii, jeżeli pójdą za to, oddając cześć i chwałę szatanowi, z tego już nie będzie wyjścia. Psalm 60. Werset 5. Jeśli mówimy o symbolice wina jako gniewu Bożego, ktoś wypija to ze strony Boga, czyli musisz. Dzisiaj się też tak mówi, tak? Naważyłeś piwa, to je wypij. Więc coś w tym rodzaju. Zapalczywość gniewu Bożego jest tutaj przypisana winu, mocnemu winu, które musisz teraz wypić jako przyjęcie gniewu, nieodwracalność tego. Swój lud wystawiłeś na ciężką próbę, napoiłeś nas odurzającym winem. Dokładnie tak, nieodwracalność kary Bożej. 75 psalm,
9 werset. Bo w rękach Jahwe jest kielich i wino spienione. To są obrazy oczywiście. Pełne przypraw. To wino nalewa, owszem, jego fusy wypiją wszyscy bezbożni ziemi. Tak? Więc czytamy tutaj w przenośni o gniewie Bożym. Picie z kielicha Bożego. Nieodwracalność tego, co mówi Bóg. Jego sądu. Więc ktokolwiek z ludzi chciałby kwestionować, podawać wątpliwość, prawdziwość wiecznego zatracenia bezbożnych, popada w kolizję z nauką samego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus cytuje 11 razy w Nowym Testamencie słowo Gehenna, miejsce wiecznego potępienia bez możliwości zmartwychwstania. Jest to wieczne odcięcie od Boga. Ci, którzy przyjmą, będą pić z kielicha tej nieczystości Antychrysta, przyjmą go jako swego Pana, Boga, przyjmą jego znamie. Czeka ich gehenna wieczna, wieczny koniec, moi drodzy. Sprawiedliwość Boża jest nieugięta, nieubłagalna, w podobnym stopniu jak Boża miłość jest nieskończona i niezgłębiona, ale do czasu. Bóg oczekiwał przez wieki, oczekuje nadal na ludzi, będzie oczekiwał na nich podczas wielkiego ucisku, by przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Ci zaś, którzy odrzucą Go, zostaną potępieni na wieki. Nie ma neutralnej pozycji. Biblia mówi nam w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, 12 wersecie, kto ma Syna, ten ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jego miejsce jest w gehennie, w wiecznym potępieniu. Jana jeszcze sobie przeczytamy na koniec w tym kontekście, kochani, i tym zakończymy dwa wersety słowa naszego Pana z Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 18. Kto wierzy w Niego, czyli w Jezusa Chrystusa, nie będzie sądzony. Mówiliśmy oczywiście, co znaczy ta wiara. Za tym, czy przed tym idzie pokuta, porzucenie starego życia z ich grzechami. Kto zaś nie wierzy, będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Z tego nie ma wyjścia. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Z tego nie ma wybaczenia. Nikt nie może być zbawiony bez przyjęcia Chrystusa, bez pokuty. To jest to, co jest wymagane dla każdego człowieka na ziemi. Jana 3, rozdział 36. Moi drodzy, na tym zakończymy. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nieposłuszny zaś Synowi nie zobaczy życia, ale ciąży na nim gniew Boga. Bardzo poważne słowa, bardzo poważne myśli. Musimy o nich mówić, musimy je głosić. Nie możemy głaskać ludzi po głowach. To wszystko dotyczy każdego z nas. Każdy musiał z nas przejść przez tą samą drogę. I każdy z nas z wdzięczności swojego serca może powiedzieć, że był to najpiękniejszy wybór. Oddaliśmy swoje życie Chrystusowi. Jest to prosta droga? Nie. Odrzucają nas rodzina, przyjaciele, wszyscy. Jednakże miłość, którą nam daje Bóg, wiarę, którą wlewa, nowe serce, bracia i siostry, jak Bóg działa w naszym życiu, jest o 1000-krotnie naprawiające to wszystko, co mogliśmy stracić. Apostoł Paweł, jak wiecie, przyrównał to do sterty śmieci, byleby tylko zyskać Chrystusa. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę, moi drodzy. Mówiliśmy sobie dzisiaj pierwsze cztery obrazy z 14 rozdziału Księgi Objawienia. Natomiast jutro bądź pojutrze jeszcze spotkamy się na drugiej części. Mówimy sobie te trzy pozostałe kwestie, czy też obrazy z tego rozdziału. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę Wam wszelkich błogosławieństw. Jeżeli jesteś daleko od Boga, nigdy się nie nawróciłeś, ale słuchasz tego i działa to w tym Twoim sercu, pamiętaj, nie odwracaj się od tego. Proś Boga, dąż do tego, czytaj Słowo. Proś tych, którzy mają Ducha Świętego, by Ci w tym pomogli, by Ci wytłumaczyli. Tego, że masz okres łaski, jeszcze raz, to wszystko nie musi na Ciebie spaść, na Ciebie, na Twoją rodzinę. To jest okres łaski. Bóg daje nam coś w łasce, robi nam łaskę, dokładnie tak. Robi nam łaskę.
za darmo, bo my nic nie potrafimy Bogu dać, wciąż jesteśmy grzeszni w tych ciałach. Ale Bóg robi nam łaskę, jeżeli przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Robi jak gdyby wszystko za nas. Zrób więc to. Otwórz się na Boga, jeśli nie, spadnie na ciebie to wszystko, co analizujemy w Słowie Bożym. Dlatego życzę ci nawrócenia, prawdziwego nawrócenia, obrócenia się tyłem do swojego życia, dlatego że czas wyznaczony jest bliski. Pozostańcie, moi drodzy, w miłości i w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.